Kalimerka wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was do odpakowywania dwóch tajemniczych paczek, paczuszek. Więc zapraszam Was do obejrzenia materiału. Więc pierwszą paczkę, jaką sobie dzisiaj odpakujemy, jest to paczka ze sklepu Invital. I już ją otwieram. Tutaj nie będzie żadnych żywych zwierząt, ale stwierdziłam, że też Wam otworzę i pokażę, co zamówiliśmy. A więc w środku mamy węże po metr, tak jeden jest, a mamy tych węży 5, bo potrzebowaliśmy 5 metrów. Mamy również taką małą pompkę do małych akwariach. No. Tutaj mamy takie przysmaki dla krewetek. Więc zobaczymy w jakimś filmiku, jak będą te krewetki jadły. No i tutaj mamy złączkę. No i to będzie wszystko w tej pierwszej paczce i lecimy teraz z kolejną. Tutaj mamy drugą paczkę. No i tutaj mamy żywe zwierzątko, więc lecimy z odpakowywaniem tej paczuszki. Ja lubię niespodzianki. Ładnie zapakowane. Bardzo ładnie zapakowane. Tutaj mamy tą kartę rabatową i takie ładne naklejki. Tu naklejkę. Tu mamy naklejkę na terrarium. Chyba. Znaczy nie, no tak. Tak, z podstawowymi informacjami. Tak. Oj. Jaki ładny skorpion. Magnesik. Elegancki. No i również naklejki. No i tutaj logo mamy logo sklepu i tutaj jest certyfikat. Certyfikat na pojemniczka prawdopodobnie. Tak. Jest. Ale tego się nie spodziewałam, że takie ładne rzeczy dostaniemy. I że magnes dostaniemy. Ze skorpionem tego, to już się w ogóle nie spodziewałam. Pierwszy raz odpakowujemy paczkę z takimi gratisami. No to lecimy dalej z otwieraniem. A więc tutaj mamy kędziora w tym pojemniczku i tutaj jest dla niego terrarium przygotowane. Takie mu zrobiłam. Tu ma wodę, tu ma kryjówki, więc sobie poradzi na pewno jakoś. I teraz trzeba go wypuścić. Dodajmy, że to jest odmiana długowłosa Tiltocat albopilosum Nicaragua. I to jeszcze samiczka. Tam tak leży. Może skłonił się. Mam nadzieję, że żyje. Skoczę po pęsetę. No, po pęsetę. Dobra, lecimy z tematem. Nie, ruszył się, nie. Tak. Żyje kędziorek. Ale on ma ten, blond włoski. Tylko, a ja nie chcę, żeby on wyszedł. No i już go masz na stole. Ładny jest. A się zaprezentował. Mhm. Zaprezentowała w sumie. To ona jest śliczna. Mhm. No teraz będziesz ją zaganiać. Ale wiesz, że ty miałeś iść do domku.
może jej tak podstawię. Chociaż nie bardzo. Chcesz ryzykować, że nas tu zaskoczy? Znaczy na ze stołu? No, to już sieć zrobię. Łe. A nie tylko na nagraniu chyba nie widać. Czy teraz jak ją zagonić? Przednie nóżki kierują. Będzie skręcać. Tak. Chodź tu. I teraz tylnie, żeby wchodziła. Dokładnie. No tylnie cały czas. No ładnie weszła. Bo ona wyszła się zaprezentować. Idealnie. Myślę, że jej się w nowym domku tutaj spodoba. Nic się nie stawia, nic się nie czesze. Idealnie jak na kędziora. Ona już sieć tu porobiła. Nie widać chyba, nie? Nie, na nagraniu nie widać. Nie, tu jest taka sieć. A nie, widać, zrobienia. Widać. Jak się przyjrzeć, to widać, przez środek przechodzi. Może by jeszcze kawałek wyszło tak stamtąd. Tak, żeby tam na wolną przestrzeń. No. Troszeczkę wyszło. Jeszcze tutaj jakiś kawałek. O właśnie, tak. Nawet nie musiałam cię dotykać. No ładnie wyszłaś. Nie postawiłam się ani razu. Bardzo ładnie. A więc teraz damy naszym krewetkom tą karmę i zobaczymy, czy będą zainteresowane nią. Krewetki Choco, jak widać, są zainteresowane tym szaszłykiem krewetkowym. Bo to ogólnie znaleźliśmy taką karmę dla krewetek. I tu jest jakby karma przyczepiona do tego patyczka i ten patyczek się wbija w podłoże i sobie krewetki jedzą. Niestety tu mamy bardzo mało tego podłoża i wymyśliłam taką podstawkę na ten szaszłyk, czyli zabawka krewetkowa, ja to tak nazywam, i zaczepiłam właśnie ten szaszłyk i jak widać krewetki sobie ciąkają. Te drugie krewetki też sobie ładnie ciąkają. Nie chce się wyostrzyć malutka krewetka, ale jak widać krewetkom to się spodobało. A więc filmik dobiegł końca. Mam nadzieję, że filmiki takie Wam też przypadną do gustu, ponieważ to taki trochę był nietypowy filmik z paczką, w sumie z paczkami, bo zawsze odpakowywaliśmy sobie paczki niespodzianki. Więc co, widzimy się w kolejnych filmikach i do zobaczenia!